Monika, czy ty myślałaś kiedyś o tym, aby na przykład napisać swoją autobiografię? Tak, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że na razie jest na to troszkę za wcześnie. Czekam na odpowiedni moment. A jakie sekrety chciałabyś zawrzeć w takiej książce? Bo na przykład ostatnio świat żyje informacją, że Britney Spears przyznała się do tego, iż wiele, wiele lat temu poddała się aborcji. Mogę powiedzieć szczerze, jeżeli to by była naprawdę 100% szczera autobiografia, to mam sekrety, które mogłyby wstrząsnąć całą Polską. Ale one dotyczą bezpośrednio na przykład tego, co wydarzyło się w twoim życiu, tego, co przeżyłaś, czy też byłby smaczek dotyczący twojej na przykład rodziny? Wszystko. Wszystko z tych rzeczy, które wymieniłaś. Ale powiem ci, że tak to zabrzmiało, że ty mnie już zainteresowałaś i jeszcze patrzysz na mnie takim wzrokiem, że ja normalnie nie mogę zakończyć tak tego tematu. Zdradź nam chociaż odrobinę. Bardzo dużo rzeczy, które bym zawarła w takiej autobiografii, miałyby dużo wspólnego z tym, jak zostałam wychowana. I o tych wszystkich sekretach zza kulis, których tak naprawdę nikt poza najbliższymi znajomymi nie widział. Mam nadzieję, że ta rozmowa zmotywuje cię do tego, aby już niebawem usiąść, przemyśleć swoje życie i zacząć pisać. No myślę, że im starsza jestem, tym bliżej jest ten moment. Oczywiście to wymaga przygotowania, trzeba znaleźć kogoś, kto pomoże napisać taką autobiografię, ale to już są takie drobnostki. Bardziej chodzi o ten moment, żeby się przełamać.